Kokoszka to piłkarz, jak na polskie warunki najwyższej klasy, jego brak będzie mocno odczuwalny. Zawodnik jednak zarabiał w poprzednich sezonach bardzo duże pieniądze. Obecny Śląsk po prostu nie jest stać na takiego gracza. Kokoszka postanowił swoją karierę kontynuować w Izraelu, uzgodnił warunki kontraktu z Bejtarem Jerozolima. Klub z Izraela nie będzie musiał płacić za zawodnika, gdyż Kokoszce kończy się półtoraroczny kontrakt ze Śląskiem. Bejtar zajął 9. miejsce w tabeli fazy zasadniczej izraelskiej ekstraklasy i pierwsze w kończącej sezon grupie spadkowej. W ciągu półtora roku Kokoszka rozegrał w barwach Śląska 45 meczów w ekstraklasie i strzelił 2 bramki. Informacja o tym, że Oded Gawisz nie będzie już grał w piłkarskim Śląsku Wrocław, nikogo dziwić nie może. Izraelski obrońca i tak przecież w zespole nie grał. No może od czasu do czasu w drugiej drużynie, w której i tak radził sobie średnio. Najważniejsze, że udało się rozwiązać z nim umowę. Gawisz trafił do Śląska rok temu, ale nie zdołał sobie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W drużynie zaliczył 8 meczów w Ekstraklasie, 2 w Pucharze Polski i 2 w Lidze Europy. W trzecioligowych rezerwach wrocławskiego klubu wystąpił 13 razy i zdobył 3 gole. Od czasu, kiedy zespół objął trener Tadeusz Pawłowski, Gawisz nie pojawił się nawet na boisku. Koszykarzy próżno szukać przy Mieszczańskiej, wszyscy na urlopach. Pracują za to klubowi działacze, to ich czas, by znaleźć chętnych na wsparcie Śląska. Dopinamy budżet, staramy się, żeby te pieniądze, którymi będziemy dysponować w przyszłym sezonie, były jak najwyższe. Mamy nadzieję, że co najmniej na takim poziomie, jakim mieliśmy w sezonie 2013-2014. Oprócz tego równocześnie poszukujemy również osoby, która byłaby, czy osób, które byłyby najlepszymi kandydatami do objęcia stanowiska szkoleniowca naszego zespołu w przyszłym roku. No i oczywiście sondujemy bardzo uważnie i pieczołowicie rynek graczy, tak polskich, jak i zagranicznych. Jesteśmy po pierwsze rozmowach. Mamy oczywiście kilka nazwisk, swoją listę życzeń stworzoną, którą staramy się realizować, no ale do sfinalizowania tych rozmów jeszcze będziemy potrzebowali trochę czasu. Czy kibiców czekają kolejne przepychanki na linii klub-miasto? Jest to jak najbardziej możliwe. Śląsk, jak inne kluby najwyższych klas rozgrywkowych we Wrocławiu, liczy na wsparcie od magistratu. Miasto oczywiście wie, że my staramy się o to, aby być traktowanym na równi z innymi profesjonalnymi klubami sportowymi. W tym roku do tego tortu z budżetu miasta dołączyły jeszcze ekipy Ślęzy Wrocław Koszykarskiej, które awansowały do Ekstraklasy, oraz piłkarze ręcznych Śląska, którzy również będą grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Także tych chętnych na pieniądze z budżetu miasta będzie jeszcze więcej. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby te kluby nowe, które dołączyły do tej elity, dostały jakieś wsparcie, a my tego wsparcia nie dostaniemy. Aczkolwiek znając to, jak miasto Wrocław odwraca się do nas plecami w ostatnich kilku latach, nie przygotowujemy się na to, abyśmy uzyskali od nich jakąkolwiek pomoc, dlatego jak możemy liczyć, to liczymy na siebie i staramy się, aby znaleźć sponsorów jak najszybciej, żeby to zaplecze finansowe było po prostu bezpieczne i jak najwyższe. W nowym sezonie w Śląsku nie zagra Paweł Kikowski. Zawodnik związał się 2-letnią umową z Wilkami Morskimi Szczecin. To jednak nie jedyna strata. Adrian Mroczek-Truskowski i Tomasz Ochońko związali się kontraktami ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W przyszłym roku zagrają na zapleczu Ekstraklasy, a na chwilę obecną z naszym klubem kontrakt mają bracia Kulon, czyli Maksym i wracający z wypożyczenia z AZS Polfarmek Skut Norbert, a także Radosław Chyży, który w zeszłym roku podpisał kontrakt 1+1 i na pewno w przyszłym roku ubierze koszulkę Śląska. Reszcie zawodników skończyły się kontrakty ze Śląskiem. Z niektórymi o ich przedłużeniu na kolejny sezon rozmawiamy, ale przez to, że liga zwiększyła się o kolejne 4 przynajmniej zespoły i będzie liczyła sobie 16 teamów, no to tych ofert pracy Polacy również z naszego klubu mają jeszcze więcej, także mają w czym wybierać. Staramy się i liczymy na to, że nasze oferty będą jednak atrakcyjniejsze. Zobaczymy. Myślę, że na pierwsze nazwiska musimy poczekać jeszcze kilka tygodni. Na razie kibice w kraju pasjonują się wielkim finałem Mistrzostw Polski. O złoty medal w sezonie 2013-2014 walczą PGE Turów Zgorzelec i Stelmet Zielona Góra. Kolejne starcie w tej parze już w niedzielę w Zgorzelcu. Faworytem do zwycięstwa w najważniejszej gonitwie pierwszej części sezonu jest Silvaner. Koń, który biegał w Dubaju, gdzie najlepsze na świecie folbluty ścigają się o ogromne pieniądze, ma wygrać gonitwę o nagrodę prezydenta Wrocławia. Czy mu się uda? Faworyci przecież nie zawsze triumfują. O zwycięstwo wyścigu powalczą także m.in. konie z Warszawy. Stolica postanowiła spróbować swoich sił w tej prestiżowej i mocno nagradzanej próbie na Partynicach. Jedynym przedstawicielem Wrocławia w wyścigu o nagrodę prezydenta miasta będzie Nechius. Jego trener Tadeusz Dębowski jest umiarkowanym optymistą, ale zdaje sobie sprawę z siły rywali. Emocje w niedzielę
gwarantowane pierwsza gonitwa dnia, tradycyjnie o 14:45. Sobota to próba dla kochających fitness i taniec. Przed nami jeden z większych maratonów zumby i bokwy w stolicy naszego regionu. Impreza odbędzie się w hali sportowej wrocławskiego centrum treningowego Spartan przy ulicy Krajewskiego. Najlepsi instruktorzy zumby i bokwy porwą blisko 100-osobową grupę do wspólnego tańca. Nie zabraknie dynamicznych tańców w rytm muzyki. Trzeba będzie tańczyć aż 3 godziny. Zapisy do zmagań trwają. Mogą wziąć w udział w zabawie zarówno panie, jak i panowie. Szczegóły na stronie Spartana. Początek w sobotę o 17:00. Mistrzostwa organizują Polski Związek Kickboxingu, Klub Fighter Wrocław Tomasza Skrzypka i firma The Gladiators. Imprezę wspierają władze miasta Wrocławia. Skrzypek wystąpi w potrójnej roli organizatora, trenera klubowego i trenera kadry. Najważniejsza na pewno jest rola trenera reprezentacji polskiej, chociaż w tym wypadku będzie najważniejszą rolą będzie rola trenera klubowego Fightera Wrocław. No i także organizatora tej imprezy. Jedną z gwiazd imprezy i wrocławskich faworytów będzie Róża Gumienna. Forma myślę, że jest wysoka, jest dobra. Przygotowania no oczywiście przebiegały, no były ciężkie. Tak naprawdę całe te pół roku, pierwsza część sezonu to są przygotowania właśnie do tych mistrzostw. Te dwa wcześniejsze turnieje to tak naprawdę były starty kontrolne. Ważna impreza, ponieważ dużo od niej zależy. Zależy od niej skład kadry na Mistrzostwa Europy. Skrzypek podkreśla, że zbliżające się mistrzostwa będą wyjątkowe. Wyjątkowe dzięki hali Orbita. Mistrzostwa w Wrocławiu będą mistrzostwami organizowanymi na dużej hali, na której zazwyczaj się taki mistrzostw nie organizuje. Nie przypominam sobie mistrzostw, które były organizowane na dużej hali. Chyba ostatnie to były we Wrocławiu też w 90 roku, kiedy tam startowałem i zdobyłem tytuł mistrza Polski, co było dla mnie wielkim przeżyciem. A przez te lata mistrzostwa raczej były organizowane w jakichś miejscowościach, w okolicach dużych miast i w mniejszych gminach. Podobnie wrocławską imprezę traktuje Gumienna. Podkreśla, że start we Wrocławiu dla niej to coś naprawdę dużego. Jest to dla mnie ważna sprawa, ponieważ no jest to miasto, w którym mieszkam, w którym trenuję. Na pewno chciałabym zaprezentować się dobrze, pokazać, w jakiej jestem w tej chwili predyspozycji, że się cały czas rozwijam. No, na pewno motywacja jest wysoka, być może nawet wyższa niż było, odgrywałyby się te zawody w innym mieście. Warto pamiętać, że w 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się największa sportowa impreza w Polsce i zarazem jedna z największych na świecie, czyli World Games 2017, gdzie kickboxing będzie miał swój mocny akcent.